od razu tak się stało, że ja naprawdę zdecydowałam, żeby kandydować to właśnie na radną, ale zaczęło się to wszystko od momentu, jak ja przyjechałam. Okazało się, że wśród 14 rodzin repatriantów ja chyba najlepiej znałam język polski i mówiłam po polsku. Oczywiście zaczęłam załatwiać różne sprawy. Pojechać do lekarza, zapytać o coś, napisać jakieś wnioski albo coś tam, wypełnić jakieś ankiety. I tak i poszło, że każdy przychodzi do mnie po pomoc, po radę, a potem zaczęły się nasze problemy właśnie z tym czynszem, z remontem i tak okazało się, że wszystkie sprawy to załatwiano przeze mnie. I zrozumiałam, że jak ja byłam potrzebna w Taszkencie, bo byłam prezesem Polonii i tam też tak było, że ja byłam wśród ludzi, kontaktowałam się z ludźmi i pomagałam rozwiązywać różne problemy, tak okazało się, że jak tylko przyjechałam do Polanowic, i tak zaczęło się od nowa. I zrozumiałam, że ja bez tego nie mogę, że mam siły, mam chęć, mam różne pomysły i mam możliwość pomagać. Jeżeli ja będę potrzebna dla gminy Byczyna, ja mogę pomóc każdemu i mogę uczęszczać w różnych przedsięwzięciach, no mogę coś dodać nowego, to co ja wiem.